Co zrobić, gdy po przeczytaniu książki trafia ona na regał, który aż ugina się od nadmiaru lektur? Niepotrzebne książki często trafiają na strych lub do naszych piwnic. Dlatego Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie organizuje akcję pod hasłem Podaruj książkę. Celem akcji jest wzbogacenie naszego księgozbioru w nowe pozycje książkowe. Chodzi nam głównie o podręczniki akademickiej lektury z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, również medycyny, jak i historii, ekonomii i różnych innych dziedzin wiedzy. Z pewnością w wielu domach przeczytane książki zalegają na półkach. Warto więc przejrzeć swoją domową biblioteczkę i niepotrzebne pozycje oddać. Dzięki temu instytucja powiększy swój księgozbiór, z którego dość licznie korzystają studenci i uczniowie działdowskich szkół. Księgozbiór liczy około 20 tysięcy, około 350 zbiorów specjalnych. Głównie jest tutaj księgozbiór, bo jest to biblioteka pedagogiczna, więc księgozbiór z literatury pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, ale z różnych innych dziedzin wiedzy również. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie zachęcają mieszkańców do włączenia się w ich akcję i podarowania instytucji niepotrzebnych podręczników. Ważna wiadomość dla czytelników. Od 15 października zmianie uległy godziny otwarcia. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do środy od godziny 10 do 17, w piątek od 10 do 17, w sobotę od 9 do 14. Bibliotekarze czekają w tych godzinach na czytelników, a przede wszystkim na mieszkańców Działdowa, którzy miejmy nadzieję pozytywnie odpowiedzą na apel Działdowskiej Biblioteki Pedagogicznej.